Pamiętacie zapewne polecenie Hville, którego zadaniem było wstawienie maksymalnie dostępnej przestrzeni w linijce. Na przykład po kompilacji uzyskamy taki efekt. Oczywiście na początku mamy wcięcie akapitowe, ale jak pamiętamy, moglibyśmy się go pozbyć, pisząc po prostu polecenie no indent. I w efekcie uzyskujemy zapisane w dokumencie przylegające do lewego marginesu słowo początek, następnie przylegające do prawego marginesu słowo koniec. Polecenie hfill wstawiło maksymalną przestrzeń między obydwoma słowami, rozpychając je maksymalnie od lewej do prawej. Pewnym analogonem tego polecenia jest polecenie, które robi rzecz podobną, ale oprócz tego, że rozpycha wyrażenia, stawia też poziomą linię. Jest to polecenie hrulefill. Które robi rzecz następującą. Wstawia maksymalnie szeroką poziomą linię, która przebiega wzdłuż linii bazowej. I w tym wypadku, jak widzicie, przylega do słowa koniec. Tutaj troszeczkę od niego odstaje, ale moglibyśmy temu zapobiec, wstawiając ją w ten sposób lub wstawiając spację po obydwu stronach, pamiętając o tym, aby wstawić grupę pustą i uzyskać taki efekt. Do czego możemy wykorzystać takie polecenie? Zanim odpowiem na to pytanie, to jeszcze zwróćcie uwagę na jedną komendę. Tym razem jest to komenda dotfill. Ma ona podobne zadanie, a efekt jej działania to wstawiona maksymalnie szeroka dla danej dostępnej przestrzeni linia kropkowana. No więc spróbujmy odpowiedzieć na pytanie, do czego moglibyśmy wykorzystać te owe komendy. Pierwsza możliwość to wykorzystanie owych komend do przygotowania pewnych ozdobników strony, na przykład ozdobników strony tytułowej, tak jak ma to miejsce w tym przypadku. Mamy pewien tytuł, który jest zamknięty w takiej niepełnej ramce. Jak taką ramkę możemy stworzyć? No jak domyślacie się, powinniśmy wykorzystać komendę hrulefill, która wypełnia nam całą dostępną przestrzeń w poziomie, czyli od lewego do prawego marginesu, ale musimy też pamiętać o tym, że po wypełnieniu drugiej linii takim oto poleceniem, czyli poleceniem dotfill, musimy to polecenie nieco unieść. Dlaczego? No, zobaczmy, co stanie się, gdy tego uniesienia wykonanego za pomocą polecenia racebox nie będzie. A więc skopiujmy polecenie. No indent, wstawmy polecenie dotfill i dokonajmy kompilacji. W efekcie, jak widzimy, uzyskamy coś takiego, a więc odległość między tą a tą linią będzie standardową odległością pomiędzy liniami bazowymi. Aby uzyskać taki efekt jak tutaj, musimy wykorzystać polecenie, o którym do tej pory nie mówiliśmy. Jest to polecenie racebox. Zadaniem polecenia racebox jest podniesienie jego zawartości, a więc wszystkiego, co jest umieszczone tutaj, o wartość zadaną jako pierwszy argument. Czyli w efekcie podniesienia przerywanej linii o 10 punktów uzyskujemy coś takiego. Gdybyśmy podnieśli
kropkowaną linijkę o punktów 20, to jak zobaczymy, uzyskalibyśmy prawie połączone, prawie nałożone na siebie linię ciągłą i linię kropkowaną. A więc tak działa polecenie RaiseBox. Polecenie podnosi zawartość o zadaną wartość do góry. Oczywiście możemy za pomocą tego polecenia podnosić litery, tak aby otrzymać pewien efekt w postaci na przykład skonstruowania pewnego logo. Tutaj jesteśmy ograniczeni oczywiście tylko własną wyobraźnią. Zwróćmy jeszcze uwagę na fakt, że w argumencie drugim polecenie RaiseBox nie wstawione zostało po prostu polecenie dotfill, które nie może być wstawione jako polecenie gołe, że tak powiem, w tym miejscu, a więc nie możemy zrobić czegoś takiego. Przenieśmy to na chwilę tutaj. Wstawmy po prostu polecenie dotfill i dokonajmy kompilacji. Jak zauważymy teraz, nie uzyskamy żadnego efektu, a to dlatego, że te dwa polecenia ze sobą zbyt dobrze nie współpracują, czy też w ogóle nie współpracują, jak widzieliśmy, a więc pewnym rozwiązaniem jest zamknięcie polecenia dotfill w pudełku wierszowym, a następnie wstawienie całej zawartości jako drugiego argumentu polecenia RaiseBox. Jak działa polecenie MakeBox? Bardzo podobnie do polecenia MBox, z którym wcześniej już się spotkaliśmy w przypadku tworzenia wzorów matematycznych. Różnica polega na tym, że MakeBox dopuszcza pewne argumenty opcjonalne. A zatem tworzy ono pudełko wierszowe o zadanej szerokości. W tym wypadku chcieliśmy mieć rozciągniętą kropkowaną linię od lewego do prawego marginesu i dlatego zadaliśmy szerokość równą szerokości tekstu. No, oczywiście moglibyśmy zażyczyć sobie coś innego, na przykład szerokość taką. Uzyskalibyśmy wtedy taki efekt. Moglibyśmy poprosić też Latecha o to, aby wstawił tutaj pewną bezwzględną wartość, czyli na przykład 5 cm i wtedy uzyskalibyśmy takie kropki. Tak oczywiście służą one tylko zilustrowaniu tego, co tutaj się dzieje, natomiast efekt uzyskany nie jest na pewno zbyt ładny. A zatem w taki sposób wróćmy do polecenia TextFit. Możemy pokusić się o stworzenie jakiegoś ozdobnika, na przykład tytułu albo nagłówka strony. Jak widzimy, w przypadku konstrukcji dolnej pary linii możemy wykorzystać polecenie RaiseBox do obniżenia linii kropkowanej poprzez zadanie negatywnej wartości, w tym wypadku minus 10 punktów. Łatwo wyobrazić sobie również inne zastosowania komendy dotfill. Powiedzmy, że tworzymy test z języka angielskiego, który polega na wypełnianiu look. Tworzymy polecenie fill in the gaps, a więc wypełnij wolne pola i korzystamy do stworzenia stosownych problemików komendy dotfill. Oczywiście uzyskamy efekt taki, co nie wygląda zbyt dobrze, biorąc pod uwagę, że zapewne autorowi chodzi o wpisanie tutaj słówka M lub was. No, z całą pewnością zostawił zbyt dużą przestrzeń. Dlatego, aby to skorygować, możemy uciec się do rzeczy, których nauczyliśmy się wcześniej, a więc do tworzenia poleceń długości i tworzenia komend. Możemy stworzyć sobie polecenie długości gapdots na przykład, a następnie zadać mu za pomocą pojęcia setLength pewną określoną wielkość, powiedzmy 1/5 szerokości tekstu. Możemy teraz stworzyć polecenie dotbox i wykorzystując już
przedstawione wcześniej pojęcie Makebox, utworzyć pudełko, które będzie zawierało kropki, kropkowaną linię o szerokości 1/5 tekstu. Możemy wtedy wykorzystać ją do konstrukcji naszego pytania w sposób następujący. Odkomentujmy ten fragment pliku źródłowego. Dokonajmy kompilacji, pamiętając o tym, jeżeli chcemy mieć spację, aby wstawić na przykład pustą grupę po poleceniu dotbox, gdyż, przypomnijmy sobie, spacje po poleceniach latechowych są ignorowane. No i jak widzimy, uzyskujemy już wolne miejsce wypełnione kropkami o dużo bardziej sensownej szerokości niż w tym przypadku. Na koniec dzisiejszego wykładu chciałbym przedstawić jeszcze jedno polecenie. Jest to polecenie rule, które ma dwa argumenty. Pierwszym argumentem polecenia rule jest szerokość, drugim zaś wysokość. W jaki sposób działa polecenie rule? Otóż wstawia ono czarny materiał drukarski o szerokości zadanej w pierwszym argumencie i wysokości zadanej w drugim argumencie tej komendy. A więc powiedzmy, że chcemy stworzyć sobie czarny materiał drukarski o szerokości 1 cm i wysokości 5 cm. Zobaczmy, jak to będzie wyglądało. No, uzyskaliśmy czarny pasek o dokładnie takich wymiarach, o jakie poprosiliśmy. Komenda ta pozwoli nam zobrazować sobie pewne podstawowe wartości techowe. Jaką wielkość przedstawia jeden punkt? Popatrzmy. No, jak widzimy, jest to bardzo, bardzo mała kropka. Jeżeli nawet powiększymy obszar, to niewiele tutaj zobaczymy. Ile to jest 1x? Przypomnijmy sobie, 1x jest to wielkość, która odpowiada mniej więcej wysokości literki x w danym stopniu pisma. No, widać już w tym wypadku trochę więcej. Popatrzmy dalej. Porównajmy sobie jeszcze tą wielkość z jednym mm, czyli wartością, która odpowiada mniej więcej wysokości dużej litery m w danym stopniu pisma. No więc uzyskaliśmy jeszcze większy obiekt. No to na koniec zobaczmy, jak wygląda 1 cm. Oczywiście, jak wygląda kwadracik o wielkości 1 cm na każdym boku. Jak wygląda on w stosunku do innych wielkości techowych. No i w tym wypadku, jak widzicie, uzyskaliśmy już dosyć duży obiekt. Do czego może przydać nam się takie polecenie jak polecenie rule? Poza tym, że możemy obrazować za nim za pomocą jego pewne wartości używane przez techa, możemy je wykorzystać, owo polecenie, jako tak zwaną rozporę na przykład, czyli coś, co rozpycha nam materiał drukarski. No, jeżeli mamy dwa słowa, słowo pierwsze oraz słowo, no, nie było to zbyt sensowne, powiedzmy, że mamy wyrażenie pierwsze oraz wyrażenie drugie. Chcemy te wyrażenia oddalić od siebie na pewną określoną wysokość, powiedzmy 5 cm. Możemy wykorzystać do tego polecenie rule w taki oto sprytny sposób. Przypomnijmy sobie, pierwsza wartość to jest szerokość, druga wysokość. Zobaczmy, co stanie się, jeżeli zadamy szerokość 0 cm.
Popatrzcie. Został wstawiony pewien obiekt, który ma 0 cm szerokości i 5 cm wysokości. A więc pomiędzy tymi wyrażeniami jest 5 cm przestrzeni. Taki obiekt, czyli linię o zerowej szerokości, określamy mianem tak zwanej rozpory. Czyli możemy ją wykorzystać do rozpychania tekstu na żądaną wielkość wtedy, kiedy będziemy tego potrzebowali. Na koniec zadanie. Chciałbym, abyście za pomocą narzędzi, które zostały przedstawione, skonstruowali polecenie Landbox, które ma dokładnie jeden argument. Argumentem tym jest wymiar. Bądź pewna wartość względna, jak m czy x, bądź bezwzględna, jak centymetry czy milimetry. Po wpisaniu określonej wartości, polecenie Landbox tworzy nam taki oto obiekt, który ilustruje nam wielkość 1 cm. A zatem tworzy taką małą linijkę, której szerokość to dokładnie 1 cm. Oczywiście, jeżeli wstawimy 2 cm, w efekcie uzyskamy taką oto linijkę o szerokości 2 cm. Jeżeli chcemy sprawdzić, ile to w naszym przypadku, na przykład 0,3 szerokości tekstu, to możemy uzyskać odpowiedź na to pytanie, korzystając z tego polecenia. A więc zadanie polega na tym, aby napisać przy pomocy narzędzi, które zostały przedstawione w wykładzie, napisać takie oto polecenie, które tworzy linijki wyglądające dokładnie tak, jak ma to miejsce tutaj, a więc zakończone takimi oto pionowymi kreskami i mające dokładnie taką szerokość, jaka zostaje użyta jako argument polecenia.